Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie na Jeziorze Wyszehradzkim unosi się Wyspa Odpadów. Jak widać, mam za sobą około 5000 metrów sześciennych różnego rodzaju zanieczyszczeń. Niestety śmieci pochodzą zewsząd, a to powtarza się rok w rok. Na przykład w ubiegłym roku pracownicy elektrowni wodnej sprzątali śmieci przez 11 miesięcy, czyli prawie przez cały rok. Odpady trafiają na miejskie wysypisko oddalone o około 300 metrów stąd. Po prostu jest tu wszystko. Od martwych zwierząt, odpadów medycznych, części samochodowych. Dosłownie wszystko, co można sobie wyobrazić, można znaleźć w rzece Drina. Jest to wynik niewystarczającej świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Ludzie wyrzucają śmieci do wody lub wzdłuż brzegów rzeki, a kiedy poziom wody podnosi się z powodu ulewnych deszczy i topniejącego śniegu, woda zasysa je i przenosi do Wyszehradu. W rezultacie działamy również jako rodzaj regionalnego wysypiska śmieci, ponieważ odpady pochodzą z miast położonych w górnym biegu rzeki, a nie od mieszkańców Wyszehradu.